byliśmy na obozie w Hasnowie w Dzimie, gdzie trenerem jest Henry Ho. Kurczę, no sobie dużo poradzą, tak naprawdę wiecie, jak to jest, szansa nigdy sama nie przyjdzie i tą szansę trzeba sobie samemu dać, także teraz po prostu jeździmy i no to powiedzmy się zarzuca. Ja muszę powiedzieć, że zaznaczyć coś, coś a propos samego wyjazdu. Henry Hoff to jest osoba, którą znają wszyscy, tak naprawdę i on zna wszystkich. Bardzo chciałem, żeby ktoś wziął za mnie rekomendację, żeby mnie poznał jako zawodnika, ale tak naprawdę mieliśmy już kontakt telefonicznie wcześniej. I ja wiedziałem, że to jest osoba, która mnie po prostu zna, także nie musiałem się specjalnie przedstawiać, ale muszę z taką sytuację, która pierwsze nasze spotkanie właściwie. Wchodzę do wielkiego, ogromnego gymu, rozglądam się faktycznie z kim tu porozmawiać. No i oczywiście, mimo że się widzieliśmy po raz pierwszy, to się znamy z jakichś tam oczywiście portali społecznościowych i tak zderzyliśmy się z Rokiem, widziałem, że mnie poznał, ja poznałem jego, prowadził komuś jakiś trening, odstawił tarczę, odstawił cały swój sprzęt, podszedł do mnie, wyciągnął rękę, powiedział: cześć Tomek, mówi, ja ciebie znam ciebie jako zawodnika, widziałem wszystkie twoje walki, jesteś dobrym, twardym zawodnikiem, cieszę się, że będziesz trenował u mnie w klubie. Ja dostaję takie, właściwie takie powitanie na drugim końcu świata, w jednym z lepszych klubów na świecie, do jednego z lepszych trenerów. Także ja się mam czuć niedoceniony i dlatego co tak samo buduję, tak samo moją wartość i buduję cały czas moje ego niejako, bo tak, no ja wiem, że on tego nie mówi do każdego, wiem, że nie powiedział mi tego, żeby mnie zwyczajnie zaprawić, tylko teraz tak jestem odbierany, z tym się tutaj jest HK1 i również kiedy rozmawialiśmy o pewnych szansach na większych galach, to często wracamy do tego samego słowa, że jest polityka, że tak naprawdę tak, że trzeba być czy jakiejś dobrej rekomendacji, żeby zostać taką walkę i cały czas za tym się trochę rozglądam, szukam, próbuję sobie dać te szanse. Zaczęliśmy ziarenko, czy ktoś z tego ziarenka będą jakieś plony, czy nie będą, to trzeba czekać. Na razie po prostu pchamy. Kontakt jest, ale